Dzień dobry, witajcie. K2 Podcast, Karol Bartkowski z tej strony i jak zwykle ze mną po drugiej stronie Karol Bancerz. Cześć Karolu. Cześć, dzień dobry. Cześć. Wypoczęci po urlopach, mamy nadzieję, że tak. Ja co prawda w zupełnie inny sposób odpoczywałem, ale to już wiecie. Karol, z tego co wiem, był na wyjeździe, byłeś, odpoczywałeś, alpakowałeś, tak? Odpoczywałem, alpakowałem, wspinałem się na szczyty. Było fajnie. Trochę się przepiekłem na słońcu, ale co oni tam. No tak, ale w końcu wakacje to też i trochę opalenizna musi być. To jest K2 Podcast. Jedyna taka audycja skupiająca się wokół tematu Customer Care, którą możecie wysłuchać jadąc do pracy i wracając do domu. A dzisiaj będziemy rozmawiać nie o wakacjach, to już możemy potwierdzić, a porozmawiamy o mitach związanych z telemarketingiem, contact center, z telesprzedażą, czyli z tym wszystkim, co wiąże się z wykonywaniem połączeń telefonicznych. I to będą też mity, które Karol przygotował dla nas w aspektach związanych zarówno z HR-em, ale też i biznesem. No bo też jak gdyby tutaj różne osoby nas słuchają i z jednej strony ci, którzy są po stronie słuchawki i ci, którzy są po stronie odbierania czy też właśnie monetyzowania tegoż biznesu, więc o tym będziemy mówić w dzisiejszym jednym i drugim odcinku, więc zapraszamy. O trudnych tematach w prosty sposób opowiadają Karol Bancerz i Karol Bartkowski. K2 Podcast. Zatem tak standardowo, Karol, no bo liczy się czas, chodzi o samą treść, o wakacjach było powiedziane, więc przejdźmy do mitów. Jaki jest według Ciebie ten pierwszy mit? Nie wiem, czy najczęstszy też tak można powiedzieć, czy tak bardziej najtrudniejszy? Nie powiedziałbym, że najtrudniejszy, ale co do mitów i wakacji, to jednak to jest temat wakacyjny z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że to są mity, a mity to jednak Grecja. No jak Grecja, to jednak urlopy, no więc tak. Łatwo można połączyć wszystko ze sobą. Ale to, co dzisiaj będzie takie najciekawsze, to jest to, co mitem mówimy, albo osoby, które nie pracowały na ogół w contact center, opowiadają, że praca w call center przynosi bardzo mało profitów finansowych, czyli tak naprawdę praca w call center to tak naprawdę praca za kieszonkowe. I to jest mit. Okay. I to jest bez wątpienia mit, bo znam osobiście osoby, które zarabiały na tym całkiem dobre pieniądze, całkiem dobre pensje i nie mówimy tutaj o pensjach w wysokości minimalnej krajowej, ale mówimy tutaj o wielokrotności minimalnej krajowej, więc to jest całkiem dobre przychody. Owszem, w części call center mówimy o wynagrodzeniu podstawowym i prowizyjnym, i tutaj warto o tym wspomnieć, bo tak naprawdę podstawa może być tym najniższym wynagrodzeniem. Aktualnie to chyba jest 14,90 zł minimalne wynagrodzenie za godzinę, ale dochodzą jeszcze dodatkowe bonusy, dodatkowe profity związane z wynagrodzeniem, nie powiedziałbym, że akordowym, ale programem związanym z programami motywacyjnymi, antyrotacyjnymi. I to wszystko razem jakbyśmy wzięli w jeden wspólny mianownik, no to wychodzi nam całkiem pokaźna kwota, jak na oczywiście telemarketing, bo nie mówimy tutaj telemarketer nie zarabia tyle, ile programista. Podobno oni zarabiają 20 000 złotych, aczkolwiek znam przypadki, gdzie jest to kwota o połowę ponad niższa. No telemarketerzy potrafią zarabiać dobrze, ale nie każdy. Przede wszystkim najlepiej zarabiają ci, oczywiście, którzy pracują na projektach związanych z utrzymaniem klienta, a więc tam, gdzie mówimy o pieniądzach, czyli utrzymanie klienta, sprzedaż, rzadziej o obsłudze klienta. No, obsługa klienta, a więc te infolinie, jest to jednak praca trochę mniej płatna, ale również atrakcyjna kwotowo. No tak, zwłaszcza, że to wybierając sobie pracę w obsłudze klienta, czyli tak zwane przychodzące połączenia, trudno, żeby oczekiwać oczywiście nie wiadomo jakich pensji, ale w telesprzedaży to prawda, jak to w telesprzedaży, czy w ogóle w sprzedaży możemy oczekiwać, no bo im więcej sprzedamy, tym większa jest prowizja. Tak, masz rację, natomiast jeszcze w infoliniach bardzo często stosowany jest taki trik, że możemy dosprzedawać w trakcie połączenia telefonicznego i to ewentualnie może być premiowane dla konsultantów de facto umieszczając to wynagrodzenie w ich podstawowej czy też w prowizyjnej premii za obsługę klientów. To też oczywiście ma miejsce na rynku nie tylko w Polsce, ale również i za granicą, więc to też jest praktyka stosowana. No tak, zwłaszcza, że się nieraz słyszy jak na infolinii, czy to już wszystko, tak, już wszystko, no to jeszcze pana zapytam o, prawda? I właściwie już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jest tak zwany i cross i upselling. Dokładnie, to są tak zwane, a może frytki do tego, to jest dokładnie to samo, ta sama zasada działa również w obsłudze klienta, przy czym no tam są jednak mniejsze możliwości sprzedażowe, klient może odmówić nam i nie powinniśmy jednak na siłę go przekonywać do słuszności zakupu, czy też skorzystania z tej oferty, natomiast w sprzedaży możemy tutaj znacznie więcej zdziałać, mamy też znacznie większy wolumen połączeń wychodzących, bo w przypadku infolinii telemarketer statystyczny odbiera około 100 połączeń w trakcie swojej zmiany, natomiast w przypadku połączeń wychodzących mówimy tutaj o 200-300 połączeniach nawet. No tak, to prawda. Teraz właśnie pracuję 1 na 1 z osobą, która pracowała w jednej z dużych sieci telekomunikacyjnych. Boże, coś jednak te święta. Te wakacje tam i to lotnie, nie? Święta znowu. No dobrze, tak, dobra, wracajmy. Halo, Karole, budzimy się już po wakacjach właściwie, więc pracował na przychodzących połączeniach, a teraz ze mną pracuje, prowadzę go w wychodzących, no i mówi, że rzeczywiście jest niebo a ziemia, czyli zupełnie inna praca, ale też bardzo ciekawa, nawet uznał, że bardzo mu się to podoba. No dobrze, więc można zarobić, mówiąc krótko, można zarobić na pewno lepiej niż urzędnik, więc to jest dobra wiadomość. Może kogoś obrażał, na pewno lepiej niż nauczyciela. No tak, właśnie, niestety. Znaczy się nie to, że niestety, tylko niestety, że mało zarabiają, to chciałem powiedzieć. Dobrze, w związku z tym drugi, czy kolejny mit, jaki mamy, bo to był pierwszy, czyli pensje są kieszonkowe, nieprawda. Nieprawda, dokładnie. Drugi mit, który bardzo często jest powtarzany przez osoby, które na ogół nie pracowały albo pracowały bardzo krótko w telemarketingu, to, że praca w contact center, czy w telemarketingu ogólnie mówiąc, jest nierozwojowa. Nie ma żadnych perspektyw jakichś rozwojowych, możliwości awansów i tak dalej. To bardzo często powtarzany mit i ja się osobiście z tym nie zgadzam, bo sam jestem dowodem tego, nie tylko zresztą ja, ale też spora liczba osób, że praca w telemarketingu rzeczywiście rozwija. Gdybym ja nie trafił ponad 15 lat temu do telemarketingu, to nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Ale ja chciałem się rozwijać. Chciałem się rozwijać. Tak naprawdę znam paręnaście osób, które dzisiaj zarządzają różnego rodzaju outsourcingowymi, in-house'owymi call center, które razem ze mną pracowały na słuchawce. Albo też zaczynały na słuchawce. Prezesi dużych banków to są byli telemarketerzy. No wiesz, z drugiej strony to jest jedna z tych nielicznych prac, które naprawdę potrafią przygotować człowieka do kontaktu z różnymi ludźmi. Bo jak gdyby przychodzące połączenia trudno sobie wybierać, bo wychodzące zawsze można w jakiś tam sposób się rozłączyć, no po prostu jeżeli ktoś obraża. Przychodzące trudniej, też można to zrobić oczywiście, ale można. Zwłaszcza dzisiaj, prawda, jest to dużo większe przyzwolenie na to, jeżeli klient zachowuje się niestosownie, natomiast faktycznie to bardzo dużo uczy i nie wiem, czy to nie jest kolejny mit właśnie, że ludzie pracując na słuchawce jako telemarketer słyszy się złe albo jest to trudne w kontekście takim, że ludzie są niemili i tak dalej. Widzisz, to może być całkiem wiesz, kolejna bzdura. No tak, a to jest bzdura, ale też jest i prawda. Są też klienci, którzy są niestety bardzo tacy rozgoryczeni, ale to nastawieni bojowo od razu na wejściu. To tak samo będzie na stacji paliw, to tak samo będzie osoba, która zbiera pieniądze w toalecie, to tak samo będzie wiele innych zawodów, które powodują, że ludzie są wobec tych osób niemili, no bo po prostu ludzie są niemili i koniec, kropka, tak? Więc to ostatnio mówiliśmy o kliencie mniej awanturującym się, który tam się pojawia, prawda? W krawacie. Tutaj no nie zawsze ten krawat jest wymagany, zresztą obecnie niezbyt często chodzimy w krawacie, no na ogół to jest jakieś przyjęcie weselne bądź jakieś inne ważne wydarzenie. Ja osobiście też unikam raczej chodzenia w krawacie i dlatego może się po prostu mniej awanturuję. Albo bardziej, co? Albo bardziej. Nie masz krawata. No dobrze. Nie, krawat dzisiaj nie jest już wyróżnikiem tego, czy się awanturujemy, czy nie. Absolutnie. Jednocześnie jest wtedy za co złapać kogoś, jak się za bardzo awanturuje, jeżeli jest tak, wiesz, face to face. No ale dobra, już racja. Tak zupełnie poważnie. Czyli, że to jest praca bez perspektyw i nierozwojowa, mit też absolutny, chociażby z takiego względu, że poznaje się dużo psychologii, poznaje się też jak gdyby dużo różnych zachowań, które też nas uczą, jak reagować na poszczególne zachowania i człowiek choćby nie chciał, to się rozwija. Po prostu poprzez samą ilość kontaktów, które się ma z innymi osobami i dopasowywania się do tego, więc trudno się nie rozwijać chociażby w takim zakresie. Plus oczywiście awanse, plus praca w call center dzisiaj jest też wymagająca w kontekście dla menadżerów, więc menadżerowie też się często starają, żeby swoich ludzi rozwijać i to jest fajne. Tak, dokładnie, tym bardziej, że praca w call center to jest tak naprawdę dla wielu osób wejście na rynek pracy, a nabyte umiejętności w trakcie obsługi klientów czy sprzedaży telefonicznej, czy w ogóle sprzedaży w kanałach zdanych, powoduje, że ten pracownik jest dla innych pracodawców, o może w ten sposób, tych takich przyszłych, późniejszych, jest taki pracownik dużo bardziej atrakcyjniejszy, bo on ma już, no może nie w małym palcu, ale ma trochę obeznane techniki sprzedażowe, techniki manipulacji, które są bardzo przydatne w procesach obsługowych i sprzedażowych. A to jednak pracodawcy jednak doceniają. No pewnie gdybyśmy mieli, nawet my pomyślmy, wybrać dwóch ludzi, którzy mają podobne kompetencje i mają zajmować się czym? Na przykład pracą w biurze, w sekretariacie, w obsłudze klienta, w recepcji. Załóżmy, że w recepcji. Jedna osoba pracowała właśnie w recepcji, ale w innym hotelu, a druga osoba, powiedzmy sobie, była na call center. No to ja bym wybrał osobę z call center, dlatego że mogę jej wtedy polecić i odbieranie telefonów, co będzie umieć robić, ale i wykonywanie tych połączeń. Z jakiegoś powodu tak też będzie umiała to robić, a przy okazji poradzi sobie z kimś, kto przyjdzie i będzie klientem awanturującym się, więc na pewno jest bardziej odporna. Tak, jest bardziej odporna, jest też taką osobą, która jest przygotowana psychicznie na odrzucenie klienta, do którego telefonujemy z jakąś tam propozycją, z jakąś rozmową. Ma grubszą skórę, tak bym powiedział. Tak, to prawda. Więc to był drugi mit. Jest to praca rozwojowa na pewno. Kolejny? Kurnik, bo że to tak trochę zabrzmieć trochę dziwnie, dlaczego kurnik? Zoologicznie. Jest to element animalny dzisiaj w naszym podcaście, ale rzeczywiście praca w telemarketingu jeszcze 10, może 15 lat temu przypominała pracę trochę w kurniku, gdzie wchodząc na dużą salę open space mieliśmy ustawione najczęściej albo w gwiazdki, albo w ciągach takich, szeregach, korytarzach przedzielonych, boksy, w których telemarketerzy w małych takich zamkniętych, bym powiedział, klitkach próbowali znieść klientów, bądź też ich obsłużyć, bądź im coś sprzedać. To rzeczywiście tak wyglądało. Dzisiaj niekoniecznie tak to wygląda. Oczywiście są call center, w których ma to jeszcze miejsce, ale te boksy są znacznie przestrzenniejsze. Na ścianach jest zupełnie więcej kolorów, są fototapety, zdjęcia na ścianach, czy pod sufitem mamy podwieszone hamaki, jakieś bujaki i tak dalej. Nie przypomina to biura, jakie znamy teraz, czy tam znaliśmy kiedyś. To jest bardziej bym powiedział nawet taki mały plac zabaw. Na pewno jest to dużo bardziej fajniej zaaranżowana przestrzeń. Zresztą contact center outsourcingowe teraz walczą de facto o swoich pracowników właśnie standardem swoich pomieszczeń, w których pracują. To już nie są kurniki. Okej, standardem, ale też jak gdyby różnego rodzaju rozrywkami mam na myśli też, czy też mam nadzieję, takimi, które pomagają trochę rozładować napięcie, to nie ukrywamy, że praca w telemarketingu jest pracą stresującą, więc jakieś piłkarzyki, jakaś konsola, jakieś inne gry, nie wiem, nawet ostatnio w jednym z call center widziałem, to powiem tak trochę śmiesznie, ale jest taka, czy była taka gra kiedyś, ja ją nawet miałem, pamiętam, w dzieciństwie, gdzie na takim talerzu kręcącym się były rybki, które się łowiło taką mini wędką. Jasne, na magnes. I to właśnie, tak, na magnes. I to właśnie widziałem ostatnio w jednym z call center, że też można było w ten sposób trochę rozerwać się i zabawić. Także jest naprawdę dużo możliwości. Jest, nie wiem, telewizor, dostęp do HBO, czy tam Netflixa, czy do jakichś innych programów, tak żeby po prostu usiąść i odpocząć sobie w takim harmidrze, głosie, no trochę innym niż ten, który pojawia się w tak zwanych kurnikach dotychczas. No właśnie, czyli to trochę inaczej niż tam mordownia czy kotłownia, tak? Którą się tam gdzieś znało z tego, z YouTube'a. Tak. No to dobre wieści, zwłaszcza, że dzisiaj też wiele osób pracuje zdalnie, jeżeli chodzi o call center, i mieliśmy przecież Przemka, który nam o tym opowiadał, że potrafi zatrudniać 200 osób w projekcie, które się nawzajem nigdy nie widzą fizycznie, no bo są we własnych domach, biurach, we własnych miejscach i stamtąd dzwonią, po prostu mając telefon komórkowy i aplikację. Więc to też trochę i tak wygląda, czyli zupełnie nie ma przestrzeni biurowej. Są wtedy jest krótsza praca, bo właściwie ludzie mogą sobie pracować dowolną ilość czasu, mają płacone za wyniki, ale no faktycznie też jest i taka opcja. Więc to na pewno trudno mieć jednoosobowy kurnik, jeżeli to jedna osoba rozmawia. No, po prostu sami sobie trudno, żebyśmy przeszkadzali. Tak. Więc to jest na pewno to. Czwarty, bo to już tak licząc, to nam wychodzi czwarty. Czwarty mit, który też się bardzo często powtarza, to jest to, że praca telemarketera to ciężka praca. I tu się i zgodzę, i nie zgodzę. Mianowicie osoby, które pracowały w telemarketingu bardzo krótko i odeszły z niego tylko dlatego, że nie podołały wyzwaniom związanym z telemarketingiem, to dla nich ta praca była ciężka. To bez dwóch zdań, tutaj bezsprzecznie stwierdzam, że mają oni rację, bo po prostu nie byli należycie przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Ale jeżeli mamy osobę taką, która była przygotowana, była szkolona i chce pracować, bo to jest istotne, ma silną motywację wewnętrzną, to ona po pewnym czasie przechodzi w taką rutynę, bym nawet powiedział, i ta praca wcale nie jest dla takiej osoby ciężka. Wręcz bym powiedział nawet łatwa, bo z drugiej strony, jeżeli tak popatrzymy od strony konsumenckiej, odbieranie telefonów od klientów, no nie może być ciężką pracą, po prostu nie może. No tak, no bo to nie jest ciężka fizyczna praca, no trochę psychiczna na pewno, ale no nie. Ale psychiczna jest to bardzo obciążająca praca, dlatego się zgadzam i nie zgadzam, no bo wiesz, no jeżeli dzwonią do ciebie ciągle ci sami klienci, może nie ci sami, ale z takimi samymi problemami, no to wiesz, no w pewnym momencie zaczynasz traktować ich trochę jak z automatu, mówić im w kółko to samo. Ale są ludzie, którzy to lubią. No tak, no jeżeli ktoś pracował przez całe życie przy taśmie, no to pewnie tam też sobie da radę, tak? No, nie obrażając oczywiście nikogo. Nawet nie, no, tak, bo faktycznie nie chodzi, że obrażając, ale z drugiej jednak strony, już o tym wspominałem, byliśmy niedawno po Paszport dla Dzieci i pani, która nas bardzo przemile obsługiwała, właśnie później rozmawialiśmy sobie, dyskutowaliśmy w rodzinie, czy chcielibyśmy tak, czyli na przykład wiesz, od godziny 8 do załóżmy 16 minus przerwa obsługujesz ludzi, czyli wiesz, przychodzi ktoś, takie dokumenty, zdjęcia, wiesz, kciukiem wskazującym, odciski, bla bla bla, informujesz i tak dalej. Czy chcielibyśmy? I na przykład ja nie wyobrażam sobie takiej pracy, ale na przykład moja żona mówi, że dla niej to byłaby fajna praca, nie? Że mogłaby coś takiego robić, bo po prostu ma taki charakter. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest wszystko uzależnione od tego, jaki posiadamy charakter. Tak jest. Jeżeli nie potrafimy usiedzieć, mamy takie, no bym powiedział ADHD, to nie jest to praca telemarketing nie jest pracą dla takiej osoby. Natomiast jeżeli lubimy czynności powtarzalne, nie lubimy zmian, a mózg niestety albo stety lubi być w takim stanie powtarzalności, chociaż w niektórych przypadkach, u niektórych osób to jest odwrotnie, ale lubimy schematy, powtarzalność. Wtedy się zdecydowanie lepiej czujemy, coś co znamy, tak? To jest właśnie ten mechanizm i to powoduje, że rzeczywiście lepiej się czujemy w takich właśnie miejscach, gdzie mamy tą powtarzalność. A telemarketing w przypadku rozmów sprzedażowych do momentu zetknięcia się z pierwszą, nie tyle odmową, co kontrargumentem klienta jest powtarzalne. Dopiero później, kiedy już zaczynamy rozmowę z klientem, przerzucamy się argumentami i kontrargumentami, to wówczas mamy tą kreatywny element rozmów. Dlatego bardzo dużo call center odchodzi od scenariuszy rozmów, od skryptów rozmów na rzecz właśnie takiej naturalnej rozmowy. To klient, sam konsultant wymyśla sposób zagajenia do tego klienta i wówczas prowadzi tą rozmowę, ale w taki sposób, jaki mu będzie odpowiadał, albo też będzie pasował klientom, do których telefonuje. No właśnie, czyli takie wnioski racjonalizatorskie, jak to kiedyś były w firmach produkcyjnych, również są stosowane w call center i tak samo i handlowcy. Niektórzy lubią za to tą pracę w ogóle, czyli że mogą po swojemu. Dlatego jest dużo się mówi o duplikowaniu, duplikujmy, jak gdyby najlepszych, róbmy tak jak najlepsi, po czym się okazuje, że właśnie najlepsi to są ci, którzy powtarzają 1000 razy to samo i dlatego są najlepsi, a inni, którzy mają również dobre wyniki, są tacy, którzy nienawidzą tego powtarzać, robią to za każdym razem po swojemu i dlatego mają dobre wyniki. I teraz kogo tu naśladować, nie? Trzeba dopasować do siebie. Tak, ale właśnie w ten sposób powstało całe założenie, ten kanon neurolingwistycznego programowania na obserwacji tego, jak pracują najlepsi handlowcy. No, czyli modelowaniu. Tak, dokładnie. Tak jest. No to faktycznie, z drugiej jednak strony, jeżeli mielibyśmy w pracy wszystkich włożyć do jednego worka, do jednego kanonu i do jednych standardów. Oczywiście nie mówimy o ubiorze, zachowaniu i tak dalej, ale każdemu czytać to samo, kazać czytać to samo, to znowu moglibyśmy wrócić do odcinka o sztucznej inteligencji albo w ogóle o chatbotach. Po co człek? Tak? Po co tam białko? Wystarczyłoby włączyć bota, który równie dobrze, seksownym głosem i jeszcze w dodatku często znacznie bardziej bezemocjonalnie, czyli mniej emocjonalnie odpowie na wszystkie konkretne pytania w taki sposób, że klient, nawet ten awantarujący się, znajdzie swoje miejsce, czy też znajdzie osobę, która go wysłucha. Więc a tutaj jeżeli możemy dodać swoje czynniki, takie po prostu ludzkie myślenie, no to chyba wtedy ta praca jest ta rozwojowa, czyli to byłoby, można powiedzieć, punkt 2 potwierdzony. Dokładnie. No dobrze, to co? To mała przerwa? Mamy jeszcze jeden mit. No, od razu chciałbyś przerwę robić? No wiesz, bo ten... Serio? Jeszcze jeden? No dobra, pewnie. No panie kochany, no to jak to masz jeszcze jeden, to jedziemy. Ja mam jeszcze jeden w rękawie, więc wyrzucam ostatni mit, który ja akurat rozpoznałem, chociaż nie tylko ja to wymyśliłem, także bez przesady nie przypisuję sobie tutaj wygranej w Totka, ale praca w contact center wymaga posiadania specjalnych, unikalnych umiejętności. A to jest, powiem szczerze, bullshit. Aha. No tak, ja też to potwierdzę, absolutnie. No bo jakie umiejętności musisz mieć specjalistyczne do obsługi klienta? Jeżeli wchodzisz do organizacji, do outsourcingowego call center, to nikt od ciebie nie wymaga wiedzy i umiejętności związanych z obsłużeniem czy rozłożeniem danego produktu, nie wiem, sokowirówki dajmy na to. Nikt ciebie tego nie wymaga od ciebie na wejściu, tak? Nauczymy cię tego. Wiesz, jest mnóstwo call center, nawet outsourcingowych, które za punkt honoru stawiają sobie nauczenie ciebie czegoś, co będzie pomocne tobie w obsłudze klienta. No, to nawet logika by podpowiadała, że zanim zaczniemy obsługiwać klienta, to ten produkt jednak powinniśmy poznać. Tak. Znam niestety call center, które sprzedawały różnego rodzaju towary, ale w życiu na oczy ci telemarketerzy tych towarów nawet nie widzieli. Więc tak to czasami było. Obecnie raczej mają taką styczność z tymi towarami, które sprzedają. Chociaż nie zawsze i nie w każdym call center. No na pewno, nie każdy też się uda. Ale zdecydowanie umiejętności są potrzebne oczywiście, natomiast są cenione może w ten sposób, natomiast nikt nie wymaga od telemarketera mega zaawansowanych umiejętności. No chyba, że pracujemy na infolinii farmaceutyczno-medycznej, no to wtedy tak, no musisz mieć trochę tam jakiegoś pojęcia o tym, co będziesz mówił, żebyś przypadkiem nie pomylił łękotki z tętnicą okrężną, czy tam cokolwiek innego byśmy sobie nie ściągnęli z podręcznika anatomii, ale poza tym nie ma takich wymagań. Dlatego też praca w call center nie wymaga bardzo specjalistycznych umiejętności. No, pomijam tutaj fakty związane na przykład z językiem obcym, a trochę głupio byłoby rozmawiać Polakowi z Węgrem po węgiersku, kiedy to Polak ani słowa by potem w tym języku by nie wypowiedział. No to jest naturalne, tak? No tak, tak, ale to nie są kompetencje czy umiejętności związane z samym call center, tylko po prostu to jest znajomość drugiego języka, która przydaje się też wszędzie indziej. Natomiast faktycznie jakoś wcześniej o tym nie myślałem, bo ja też często rozmawiam o tym, czy też jestem pytany, no tak, tobie tak łatwo mówić, bo ty to tam masz do tego zdolności, umiejętności albo coś w tym rodzaju. Tak, po 10 latach, czy 20, czy 30 robienia czegoś profesjonalnie, każdy będzie te umiejętności miał, ale nie musimy czekać lat, wystarczy prawdopodobnie 2-3 miesiące intensywnej tak naprawdę i chęci przede wszystkim nauczenia się tego nowego i zdobycia kompetencji, a na pewno jesteśmy w stanie te kompetencje podnieść albo w ogóle uzyskać. Dokładnie tak. Dokładnie czyli, tak. Czyli mit, można powiedzieć, taki wręcz bullshitowy. No zresztą tak, wszystkie mity są z zasady bullshitowe, aczkolwiek niektóre mają bliżej prawdy niż kłamstwa. To prawda, a niektóre już nie są mitami, to w sensie takim prawdą, bo kiedyś były, na przykład zmieniła się technologia i tak dalej, więc na przykład ten kurnik, prawda? Kiedyś był. Chociażby. Teraz nie jest, prawda? Znaczy teoretycznie nie jest, natomiast zdarzają się firmy, jakie my to nazywamy w branży garażowe call center, w którym takie kurniki są, no bo no nikt tam jakby nie ma ochoty do tego, żeby tam od razu hamaki rozwieszać i robić taką strukturę jak w Google czy w Facebooku. Natomiast generalnie outsourcingowe call center działające od wielu lat starają się dościgać tych najlepszych, a więc tutaj myślimy o Google, o Facebooku, o wszystkich takich właśnie miejscach bardziej nastawionych na kreatywność i wyciąganie tej kreatywności z człowieka, który siedzi po drugiej stronie słuchawki. To wtedy trzeba byłoby ich skierować, wiesz, do Roberta, do naszego kolegi, do firmy Garec, która sprzedaje słuchawki Sennheisera, żeby, wiesz, w takim kurniku, jak będzie dobry sprzęt, no co, wiesz, to można pracować. Nawet w takim kurniku przy dobrych słuchawkach. Nawet w kurniku, dokładnie. Dobre otrzymanie dźwięku, izolacja dźwięku pomoże na pewno i kurnika nie będzie. No, tak. Chyba że wszyscy będą krzyczeć w tym kurniku, no to już jest inna historia. Tak, to już jest zupełnie inna historia, tak myślę. Dokładnie. Sobie. No dobrze. Insza inszość, jak to mówię. Insza inszość, tak, jak to elegancko się mówi dyplomatycznie, insza inszość. No dobrze, panie, to co? Ja myślę, że na teraz to wystarczy. Do pracy. Tak, dojechaliśmy do pracy i my sobie zrobimy krótką przerwę i po przerwie wrócimy sobie nie krótką, parę godzin jednak ona trwa, nie? I wrócimy sobie z kolejnymi mitami, które też na ruszt dzisiaj będziemy grillować o 15. Tak, i rozpuszczać o godzinie 15. Widzimy się ponownie. Do usłyszenia. Cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek tego programu, wyślij link do znajomych lub po prostu udostępnij w mediach społecznościowych. A kolejny odcinek już o 15:00. K2 Podcast.